podczas roku, który przeminął od ostatniego spotkania, inwestycją taką, której nie widać, aczkolwiek jest bardzo potrzebna i bardzo istotna dla nas wszystkich żyjących na ziemi, jest kanalizacja sanitarna. Wybudowaliśmy kanalizacje sanitarne w rejonach naszego miasta, z ulicy Sokolskiej, Narutowicza i ulicy Kwiatowej, podłączyliśmy ponad 50 budynków do tej kanalizacji. Przebudowywaliśmy również drogi. Ulica Matejki to dosyć długa droga łącząca ulicę Halera z ulicą Rydułtowską i z ulicą Domejki. Wykonaliśmy ostatni etap przebudowy tej drogi. To jest ciąg pieszojezdny taki, który umożliwia bezpieczne poruszanie się po tej drodze z odwodnieniem aż do ulicy Rydułtowskiej. W ramach projektu unijnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w partnerstwie z miastem Wodzisław realizujemy ścieżkę rowerową. Ścieżkę rowerową, która przebiegać będzie na przedłużeniu ulicy Rejmonta na Głożynach aż do granicy z Wodzisławiem Śląskim. I będzie tam ścieżka dla rowerów i będzie również część droga, która będzie pozwalała na dojazd do pól i na przedostanie się do Wodzisławia. Kolejna inwestycja drogowa to przebudowa ulicy Wrzosowej Bocznej. To jest droga, która łączy ulicę Wrzosową z Wodzisławiem, z ulicą Bańkowicza. Także w czasie tego roku dokonaliśmy inwestycji termomodernizacyjnych. Termomodernizacja osiedla Mikołajczyka, budynku 5, która już została zakończona, i budynku 11, która trwa, polegała na likwidacji kotłów jeszcze węglowych, które funkcjonowały tam do centralnego ogrzewania, i jednocześnie termomodernizacji gruntowej ścian budynków i nabraniu dzięki temu nowej szaty. Kolejna inwestycja drogowa tutaj w centrum to parking przy ulicy Sienkiewicza. Ten parking budowany jest obecnie, zamierzamy go skończyć jeszcze przed Wszystkimi Świętymi. I sytuacja w tej chwili z parkingiem jest taka, proszę Państwa, bardzo duży front, to jest 90 miejsc parkingowych, które zostaną utworzone, miejsca parkingowe dla autobusów, które przyjeżdżają do Tężni, natomiast ten front jest otwarty. Oczywiście nie obyło się bez kłopotów, które związane są z dostawą materiałów, z zabezpieczeniem materiałów. Dzisiaj na rynku budowlanym dzieje się coś bardzo dziwnego. Na pewno słyszą Państwo o tym w mediach, problem z dostępnością materiałów, ale myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku i że ten parking będzie już zakończony. Zaczęliśmy tam od kanalizacji deszczowej. Ta kanalizacja została wykończona i teraz, jak Państwo widzicie, przeprowadzamy gruntowną już przygotówkę pod kostkę. Ten parking w związku z tym, że zostały wycięte tam drzewa, które były jakby w centrum tego dzisiejszego parkingu, nowe drzewa, nowe nasadzenia zostaną przeprowadzone, nowe drzewa zostaną nasadzone na granicy pomiędzy parkingiem, a pomiędzy istniejącym boiskiem, i jednocześnie oddzielimy to boisko, które tam będzie w dalszym ciągu funkcjonowało, od placu zabaw, także niższymi drzewami. Przy tak upalnych latach, jakie w tej chwili mamy, te drzewa na pewno dadzą trochę cienia przy odpoczynku, w związku z czym będą tam przydatne. Kolejną inwestycją drogową była przebudowa ulicy Mariackiej. Przebudowa ulicy Mariackiej na odcinku od wiaduktu aż do budynku spółdzielni. W ciągu tej przebudowy na skrzyżowaniu z odległą z Wieczorka wybudowaliśmy rondo. A to nasza świetlica przy ulicy Pocztowej 4, budynek już skończony, zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach budynku. Cały budynek jest wykorzystany łącznie z poddaszem. Tu mamy taką małą retrospekcję tego, co stało się. Tam cała klatka schodowa po lewej stronie miała, w trakcie robót zlikwidowane zostały schody, zlikwidowane zostały stropy, spoczniki. Dzisiaj to jest nowa konstrukcja, nowa szata graficzna. To samo z poddaszem. Tutaj widać, jak wyglądało poddasze przed przystąpieniem do robót, w trakcie robót i dzisiaj biura dla administracji, ale także dla
dzieci, a to kuchnia i szatnie. Szatnie, które są dostępne bezpośrednio na pierwszej kondygnacji, gdzie dzieci przychodzą, każda ma swoje szafkę, rozbierają się i podążają dalej. Wykonaliśmy również termomodernizację budynku przy ulicy Redutowskiej 43, zachowując jego piękny charakter ceglany. Ponadto na osiedlu Marcel miasto postanowiło przyłączyć wszystkie swoje budynki do sieci ciepłowniczej, likwidując w ten sposób niską emisję. Jednym z tych budynków jest budynek przy ulicy Mieleńskiego 7, który po renowacji ma zagospodarowanie robione w postaci historycznej miasta ogrodu i tu jest akurat rozpoczęcie tych działań zewnętrznych przy tym budynku, łącznie z estetycznymi obudowami śmietników. Wśród robót termomodernizacyjnych kolejną inwestycją toczącą się już od więcej niż od roku, bo pierwsze działania były podjęte 2 lata temu, wymieniliśmy wtedy kocioł węglowy, który funkcjonował w kotłowni szkoły w lesie, na kocioł gazowy, na kaskadę kotłów gazowych. Natomiast w kolejnych latach dokonaliśmy kompleksowej termomodernizacji obiektu. Umieściliśmy na dachu szkoły 20 paneli fotowoltaicznych, które produkują prąd dla tej szkoły. W ramach budżetu obywatelskiego dodatkowo jeszcze przy tej szkole wybudowano w tym roku boisko do piłki plażowej. Przygotowujemy się, proszę Państwa, do przebudowy ulicy Odległej. Mamy projekt, wykupiliśmy w tej chwili grunty na podstawie decyzji, która została wydana na realizację tej inwestycji. Wykupiliśmy od mieszkańców, których grunty będziemy zajmować pod drogę. Grunty i to w tej chwili zamknęła się, to przedsięwzięcie zamknęło się kosztem 295 tysięcy. Planujemy w latach następnych przebudowę tej drogi. Proszę Państwa, nasze inwestycje to także oświetlenie. Tutaj oświetlenie ulicy Rybnickiej od wiaduktu w granicy, przebiegającego w granicy pomiędzy Wodzisławiem aż do restauracji Widok. Nowe oświetlenie, już te ciemne kąty nigdy nie będą nas straszyły na ulicy Rybnickiej. Mamy doświetlenie, mamy bezpieczne poruszanie się po tej drodze. Ale doświetlamy także małe przejścia, małe chodniki i to jest doświetlenie panelami, latarniami takimi z panelami fotowoltaicznymi deptaka przy przedszkolu numer 1 na Głożynach, przejście pomiędzy ulicą Domejki a przedszkolem i szkołą numer 3. Ciąg dalszych inwestycji drogowych, tutaj widzimy ulicę Korfantego. Na odcinku od ulicy Rybnickiej do torów kolejowych przebudowa wspólnie z powiatem wodzisławskim, szacowany koszt 960 tysięcy złotych. Tutaj ulica Narutowicza wspólnie z miastem Redutowy, partycypacja w kosztach po 50%, budowa chodnika. Ulica Rybera Boczna 180, 280 tysięcy inwestycja, budowa od podstaw nowej drogi i inwestycja kolejna drogowa, ale bardzo ważna, wjazd do szkoły sportowej przy ulicy Rogozina. Proszę Państwa, kolejna inwestycja drogowa to parking w Pandowie. W momencie, kiedy stworzyliśmy tężnie, zorganizowaliśmy tam miejsca parkingowe. Niemniej jednak, jak się okazało, zbyt mało na popularność, jaką zyskała nasza tężnia. W związku z czym poczyniliśmy starania, nabyliśmy działkę i zorganizowaliśmy tam, wybudowaliśmy w tym roku parking na 40 miejsc. Wykonujemy również modernizację wszystkich miejskich placów zabaw. Tu akurat w tym roku wykonano modernizację placu zabaw na Szluchcie, na osiedlu domków jednorodzinnych i nowy plac zabaw przy ulicy Halera Sokolska. A to jest street workout wykonany w zeszłym roku na Szluchcie. Taki sam ma być wykonany na ulicy, przy ulicy Damrota. Ze względu na to, że działka dotychczasowa, na której miał być ten park, była zbyt nasycona sieciami, uzgodniliśmy ze spółdzielnią nową działkę i na tym terenie przygotowujemy się do realizacji tej inwestycji. A to w miejscu dotychczas szarym, na placu manewrowym, kolorowy plac rowerowy, często wykorzystywane przez nasze dzieci i nie tylko. I na ulicy Młyńskiej, na działce pozyskanej ze starostwa, jesteśmy zobowiązani do wykonania terenu rekreacyjnego z parkingiem. Prace z utwardzeniem nawierzchni trwają,
a Łąka Kosmiczna już cieszy oko od lata.